Panie prezesie, 4 medale na memoriale Pytlaszyńskiego, to przecież są małe mistrzostwa świata, bo aż tyle krajów startuje. To jest chyba dobry prognostyk przed mistrzostwami świata, tymi dużymi w Budapeszcie. Tak, zgadza się. Przede wszystkim no, 4 medale, wiadomo, 2 medale zdobyli doświadczeni zawodnicy, jak Damian Janikowski, Edward Bergesian. Na pewno duża niespodzianka i to dwaj młodzi zawodnicy, Dawid Ersetyc i Michał Traż. I tutaj jest naprawdę tak, cieszę się z tego, że młodzi zawodnicy zaczynają po prostu walczyć bardzo dobrze z zawodnikami, medalistami mistrzostw Europy, świata tutaj wygrywali, więc to świadczy po prostu, że praca naszego sztabu szkoleniowego idzie w dobrym kierunku. Bez wątpienia najważniejsze jest to, żeby wzrosł morale u tych chłopaków. Jak pan myśli, ten turniej może im dać taką siłę na zewnątrz? Ja myślę, że tak, że nasi zawodnicy bardzo ciężko pracują, tak, na każdych zgrupowaniach ta praca jest naprawdę bardzo wielką, wkładają wysiłku w tą pracę i cieszę się bardzo właśnie, że te efekty tutaj przyszły na tym turnieju, że wygrali z medalistami mistrzostw Europy, świata, igrzysk olimpijskich. Dawid Ersetyc zdecydował się, można powiedzieć, po 2 latach przerwy robienie wagi w kategorii, na kategorii 55 kilo. Myślę, że też go tak troszkę uświadomi w tym wszystkim, że warto robić tą wagę, bo wtedy to jest jego kategoria wagowa.